bardzo serdecznie w imieniu przeróżnych grup obrońców górek czechowskich, ale tak naprawdę obrońców zieleni w mieście, środowiska naszego życia, bo nie zapominajmy, że pomimo, że żyjemy w mieście, jesteśmy tak samo ściśle uzależnieni od tego, co żyje i rośnie wokół, od przeróżnych łańcuchów pokarmowych. Nie ma się tutaj co oszukiwać, sam beton niczemu nie sprzyja. A tylko dla przypomnienia, zwróćmy uwagę na to, że mniej więcej 10 lat temu statystyki GUS-owskie podawały, że w Lublinie mamy około 27% zieleni w mieście. W tej chwili z ubiegłego roku dane 14%. To powinno Wam mówić już samo za siebie. Można prześledzić sobie, w jakim tempie drastycznie ta liczba spada. Podobnie będzie, jeżeli weźmiemy pod uwagę zieleń normatywną na głowę mieszkańca. Otóż WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, zakłada, że takie minimum dla dobrego, zdrowego miasta, dla przestrzeni przyjaznej do życia, aby nie chorować zbyt dużo, aby nie było zbyt wielu zanieczyszczeń w powietrzu, to jest około 50 metrów kwadratowych zieleni, takiej wartościowej zieleni, bo nie chodzi o zwykły trawnik, na głowę mieszkańca. No, w Lublinie w 2017 roku wydano taki album na 700-lecie Lublina. Mówiono tam o 24 metrach kwadratowych zieleni na powierzchnię, na mieszkańca, przepraszam, najmocniej. Natomiast w ubiegłym roku ta liczba to już zaledwie 24 metry kwadratowe zieleni na osobę. I ciągle to spada i bardzo nas to wszystko martwi. Spotkaliśmy się tutaj jednak, ponieważ mamy wrażenie nieodparte, że wszystko, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne związane z przestrzeniami zieleni, a także z przystosowywaniem naszego miasta do zmian klimatycznych, które już są faktem i wiadomo, że bardzo szybko zachodzą, stoi tak naprawdę na głowie. Weźmy przykład górek czechowskich. Otóż wiecie Państwo bardzo dobrze, że miasto Lublin zleciło 2 lata temu bodaj wykonanie kolejnej, 5. bądź 6. już ekspertyzy inwentaryzacyjnej, która miałaby zwaloryzować ten teren i powiedzieć, które obszary na tym 105-hektarowym niezabudowanym terenie są wartościowe, które są bardzo wartościowe i należy je objąć jakąś formą ochrony przyrody i co zrobić w pozostałych częściach, jeżeli takie są, które nie powinny bezpośrednio już być chronione, ale co można robić w bezpośredniej odmianie takiego przyrodniczego terenu. Tak by się mogło wydawać, że właśnie inwentaryzacja odpowie na te pytania. Nie poczekali na tą inwentaryzację nasi radni miejscy, nie wykluczyli ze studium obszaru górek czechowskich podczas uchwalania nowszej wersji studium. Nie brano pod uwagę żadnych nowych opracowań przyrodniczych wykonanych przez naukowców i po prostu sobie podjęto decyzję wyssaną poniekąd z palca, nie opierając się na tych decyzjach, na ocenie środowiskowych, na ocenach środowiskowych. No i co mamy teraz, proszę Państwa? Wczoraj w Urzędzie Miasta Lublin został złożony kolejna część tego dokumentu inwentaryzacyjnego, najnowszego, wykonanego przez zespół naukowców pod przewodnictwem pani profesor Trzaskowskiej. Czyli ten dokument jest w Urzędzie Miasta Lublin od wczoraj i w innych jego instytucjach. Dla nas i dla Państwa będzie dostępny od piątku 20 września na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo on jest współzlecającym z miastem Lublin. Ten dokument kosztował 200 tysięcy złotych, ale zamiast zajrzeć do środka, przeczytać i zastanowić się nad wnioskami naukowców, całej rzeszy naukowców, która pracowała nad tym dokumentem, w Urzędzie Miasta Lublin wydana zostaje zgoda na pozwolenie na budowę czegokolwiek, tak, w terenie Górek Czechowskich, czyli w rekordowym tempie, o czym później jeszcze Państwu powiemy, i prace prawdopodobnie lada dzień fizycznie w terenie się zaczną. Uważamy, że to jest skandal i że to jest, jak już wcześniej powiedziałam, postawione na głowie. Dlaczego? Dlatego, że my, podobnie jak naukowcy, których zdania wręcz całe powtarzamy, bo to, co do Państwa zazwyczaj mówimy, to nie są nasze wymysły, to jest wszystko oparte na źródłach,
Uważamy, że najpierw powinno się objąć tą podstawową część, najważniejszą, jądro Górek Czechowskich, ochroną prawną, a następnie dopiero zastanawiać się, w jaki sposób udostępnić to dla mieszkańców, tak aby nie czynić szkody temu terenowi i aby ten rozwój zrównoważony, czyli zachowanie tych walorów dla przyszłych pokoleń w niezmienionej formie był możliwy. I dopiero potem zastanawiać się nad tą strefą rekreacji, sportu, wspólnie ustalić z mieszkańcami, zrobić jakieś konsultacje społeczne dotyczące parku, bo to te kilka wizualizacji, które podczas referendum były pokazywane mieszkańcom, to jest tek obrazków, które nie mają odzwierciedlenia ani w przestrzeni Górek Czechowskich, tam nie ma takich miejsc. Jest masa blagoli. Manipulacja, tak? Pojawiają się tam takie elementy, jak na przykład amfiteatr, który, uwaga, uwaga, zostaje narysowany pomimo wiedzy twórców tego projektu, czy też tych wizualizacji, w miejscu największego grobu masowego na Górkach Czechowskich. Takich rzeczy jest tam więcej. Domagamy się jako mieszkańcy i obrońcy górek z różnych środowisk tego, aby ta sprawa stanęła na nogi i aby od nowa zacząć rozmowę o tym, w jaki sposób zachować walory Górek Czechowskich i dopiero potem ewentualnie co robić dalej. Jeżeli okaże się, że naukowcy wyznaczyli jakieś miejsca inwestycyjne na totalnie zdegradowanych być może fragmentach górek, okej, rozmawiajmy również o tym. Natomiast nie róbmy tego odwrotnie, nie ignorujmy zdania naukowców. Również dzień dobry. Uzupełniając wypowiedź Magdy, chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że mieszkańcy, poza tym, że apelują do władz miasta, za co chyba jesteśmy wszyscy Państwu bardzo wdzięczni, bo Państwo te apele przekazujecie jako media, ale mieszkańcy także prywatnie, we własnym zakresie występują z różnymi środkami ochrony prawnej, nie tylko w interesie takim, aby zachować walory przyrodnicze Górek Czechowskich, ale przede wszystkim dlatego, że degradacja zieleni miejskiej powoduje niższą jakość życia nas mieszkańców na terenie Lublina. To z kolei przekłada się bezpośrednio na coraz bardziej realne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Czego przykładem jest chociażby smog miejski, jako zjawisko, które w skali Polski rocznie zabija miasto wielkości Puław. Więc jest to bardzo, bardzo poważne zagrożenie. Jak Państwo na pewno wiecie, w poprzednim sezonie grzewczym była taka głośna sprawa w Warszawie dotycząca ochrony dóbr osobistych w postaci dostępności do czystego powietrza, która została prawomocnie wygrana przez jedną z mieszkanek Warszawy. I mieszkańcy Lublina również zaczęli powoli, co prawda, jest to na razie w fazie zastanawiania się, ale również podejmują kroki, nie wykluczając, że na taką drogę również skierują swoje pretensje do władz miasta o to, że niedostatecznie dbają o stan środowiska, o stan przyrody miejskiej. W tej chwili, proszę Państwa, w związku ze sprawą szeroko rozumianych Górek Czechowskich i lokalnie tam usytuowanej zieleni, ich walorów przyrodniczych, mieszkańcy składają przeróżne podania i petycje zarówno do organów administracji publicznej, jak i sądów administracyjnych i kilka spraw tego typu w sądach jest. W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mieszkańcom rację w sprawie wniesionej w chwili budowy, przy przebudowy skrzyżowania Ducha Solidarności poligonowej, która wiązała się z wysypywaniem odpadów po budowie na terenie dawnej strzelnicy. Jest również niezakończona wciąż, czy też są niezakończone wciąż prawomocnie sprawy związane z przebiegiem referendum gminnego dotyczącego Górek Czechowskich, ale są także sprawy kierowane już poza polskie organy. I tutaj podam jako przykład sprawę wniesioną przez mieszkańca Lublina do Rady Europy, konkretnie do organów przewidzianych w konwencji o ochronie gatunków zagrożonej fauny i flory. I ta sprawa, proszę Państwa, została przez Radę Europy przyjęta do rozpoznania i toczy się w tej chwili.
Rada Europy, odpisując mieszkańcowi, przepraszam, na wniosek w sprawie wszczęcia takiej sprawy, poinformowała, że ona będzie się bardzo długo toczyła, w związku z tym, że takie są zwyczaje międzynarodowe dotyczące rozpoznawania tego typu spraw. Natomiast chcielibyśmy, żeby to w przestrzeni publicznej było oczywiste, że mieszkańcy, będąc trochę bezradnymi, czy czując się trochę bezradnymi z tego powodu, że naprawdę trudno jest liczyć pojedynczym mieszkańcom na skuteczną ochronę prawną w naszym państwie, że mieszkańcy zdesperowani tą sytuacją sięgnęli także po środki międzynarodowej ochrony. I te środki będą rozszerzane, dlatego że mieszkańcy także zamierzają wystąpić z podobnymi jak do Rady Europy wnioskami, także do innych organizacji ponadnarodowych i międzynarodowych, dlatego że znajdujemy się wszyscy w takiej sytuacji i może zakończę tę swoją wypowiedź tym, od czego zacząłem. Znajdujemy się wszyscy w takiej sytuacji, że jesteśmy przed kolejnym okresem grzewczym, który będzie znowu powodował nasilenie zanieczyszczenia powietrza, którym będziemy musieli wszyscy oddychać, a czynności, czy działania, które mogłyby to ograniczyć bądź temu zapobiegać, są odwlekane w czasie, bądź tak jak pozytywna rola roślinności miejskiej w tym zakresie są bagatelizowane. Albo przyspieszane w związku z danymi inwestycjami. Tak, ja o samej inwestycji nie chcę mówić, bo myślę, że koledzy i koleżanki jeszcze o tym powiedzą. Natomiast ja chciałem tylko Państwa poinformować o tym, jakie środki podejmują i planują podjąć mieszkańcy z jednej strony w ochronie walorów przyrodniczych takich terenów jak Górki Czechowskie, a z drugiej strony mając na uwadze ochronę swojego życia i zdrowia. To jest temat, którego do tej pory nikt nie poruszał, aczkolwiek i organy państwowe i lokalne tutaj w naszym mieście i sam inwestor doskonale sobie z tego zdają sprawę, że Górki Czechowskie są miejscem masowych egzekucji, miejscem masowych pochówków. Do tej pory wiadomo o minimum 8 masowych mogiłach, które są niezabezpieczone i trudno w tej chwili oszacować ilość mogił indywidualnych. Są to ofiary represji zarówno nazistowskich, jak i stalinowskich. I teraz tak, w polskim prawie nie ma w ogóle możliwości, żeby budować jakieś obiekty mieszkaniowe w odległości minimum 150 metrów od cmentarza. Dlatego uważamy, że przede wszystkim górki powinny zostać dokładnie przebadane, żeby te wszystkie mogiły i masowe indywidualne były zlokalizowane, żeby nie łamać tutaj polskiego prawa. Aczkolwiek mamy pewność, że każdy człowiek ma prawo do godności osobistej, do grobu i pochówku. I budowanie na grobach ludzkich albo w bezpośrednim sąsiedztwie grobów ludzkich jest wątpliwe etycznie i po prostu niedopuszczone przez polskie prawo, to musimy jeszcze wziąć pod uwagę kwestie epidemiologiczne, ponieważ wiadomo z prac naukowych i polskich naukowców i zagranicznych, że finalne produkty dekompozycji ludzkich szczątków są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Na górkach, ponieważ te pochówki miały miejsce już kilkadziesiąt lat temu, całkiem możliwe, że nie będziemy mieli jakichś tutaj kontaktu z jakimiś resztkami organicznymi czy z bakteriami, ale należy przebadać okolice na okoliczność występowania mikrofragmentów kości ludzkich i na okoliczność obecności jonów metali ciężkich, które są bardzo toksyczne. I w sytuacji, kiedy zostaną tam rozpoczęte roboty budowlane, kiedy zaczną być wykopywane fundamenty, możemy przypuszczać, że te wszystkie mikrofragmenty kości i jony metali ciężkich przedostaną się do atmosfery, a co za tym idzie, będą sobie razem z pyłem lesowym beztrosko fruwać po całym Lublinie i też skażeniu nie tylko powietrze wtedy ulegnie, ale także ujęcia wody pitnej. Uważamy, że jest kluczową sprawą przeprowadzenie już teraz badań geochemicznych i badań georadarem, żeby dokładnie zlokalizować miejsca pochówków, żeby nie doszło do sytuacji, że
ulegną zniszczeniu dowody zbrodni nazistowskich i stalinowskich. Uważamy, że wszystkie ofiary tych represji zasługują na szacunek, na godny pochówek i na pamięć naszą przede wszystkim. A my zasługujemy na czyste powietrze i na czystą wodę pitną. Drodzy Państwo, tak jak gdyby podsumuję obecną sytuację, która nie do końca jest dla nas jasna ze względu na formułę, jaką przyjęło miasto. Kolejny zresztą raz. Bo jeżeli sprawdzicie Państwo w tak wyspecjalizowanych miejscach jak Ekoportal, który został po to powołany, żeby każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej mógł na bieżąco śledzić decyzje administracyjne w zakresie ochrony środowiska, czyli o konieczności bądź braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, to z dużym wyprzedzeniem zawsze daje możliwość odreagowania w sytuacji, kiedy występuje dany podmiot występuje o pozwolenie na budowę. Z taką sytuacją, jak już wiemy, mamy do czynienia w Górach Czechowskich i o dziwo zastosowano całkiem nowy tryb, bo nie znajdziecie Państwo tego trybu w umowie, która została zawarta pomiędzy miastem Lublin a TBV Investment, co stanowiło podstawę, tak jak gdyby do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Ta umowa przewidywała zmianę planu i dopiero podjęcie działań inwestorskich. Ten wniosek inwestora został rozpatrzony w trybie Lex Żuk, tak go nazywamy roboczo. To, co już wiemy i to jest bardzo dobra informacja i mamy nadzieję, że za Państwa pośrednictwem trafi do mieszkańców, jej ewenementem jest to, że rozpatrywanie trwało minimum 12 razy krócej niż na przykład w przypadku tak zwanego Lex Developer, czyli czy też Lex Soboń od jednego z ministrów. I mieszkańcy wiedzą już w tej chwili, ewentualnie będą wiedzieć, że mogą dużo krócej czekać na rozpatrzenie swoich spraw. W mieście Lublin rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę, czy też zmianę pozwolenia na budowę trwa około 30 dni średnio. Ustawowo można to przedłużyć do 65 dni, a tu mamy 3 dni w zasadzie robocze. Kalendarzowo to było 5 dni, bo od złożenia wniosku do rejestracji tyle to trwało. Z efektem pozytywnym, bez konieczności, czy też decyzji o braku konieczności przeprowadzenia tak zwanego OOŚ, co w tych warunkach jest naruszeniem co najmniej dwóch aktów prawnych. Ustawy o dostępie do informacji o środowisku i pozostałych elementach, czyli m.in. ocenie oddziaływania na środowisko i stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów, które wyznacza zakresy inwestycyjne podlegające bezwzględnemu obowiązkowi dokonywania OOŚ. W związku z tym, że wiemy tylko od Państwa w bardzo ograniczonym zakresie, odrobinkę zostało to uzupełnione w rozmowie telefonicznej, czy też w rozmowach telefonicznych z Wydziałem Architektury, z komórką do budowy dróg. Wiemy, że miało to nie wymagać oceny oddziaływania na środowisko, miało nie wymagać raportu oddziaływania na środowisko. W kontekście tego, o czym mówiła Pani Magdalena, czyli zakończonych już prac inwentaryzacyjnych i płynących z nich wniosków, zgodzicie się Państwo, że jest to ewenement. Czyli Lex Żuk może dużo więcej niż na przykład przywołany Lex Developer. I sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że po pierwsze prowadzi do precedensu prawnego. Od dzisiaj, no nie od dzisiaj, od 10 chyba, tak, była wydana decyzja. Każdy mieszkaniec Lublina i każdy potencjalny deweloper może występować w takim samym trybie, powoływać się na przypadek z Górek Czechowskich, gdzie trwało to tylko kilka dni. Raz, dwa, o braku konieczności sporządzania raportu, to nie są tanie rzeczy, oddziaływania na środowisko i idącej za tym oceny oddziaływania na środowisko. Sytuacja ta spowodowała, że wystąpiliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej do Pana Prezydenta o stosowne informacje, czyli pełną dokumentację związaną z wnioskiem, pełną dokumentację związaną z decyzją wydającą pozwolenie na budowę i również decyzję o braku bądź potrzebie przeprowadzenia OOŚ. Zobaczymy, w jakim terminie
otrzymamy te dokumenty, czy to będzie 14 dni, czy 30, czy też ewentualnie 45. Fundacja Wolności doskonale wie, jak można przedłużać w nieskończoność niemal udzielanie odpowiedzi. I równolegle złożyliśmy dwie petycje. Pierwsza petycja została złożona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zmianie ustawy o dostępie do informacji o środowisku zyskał większe kompetencje, gmina większą swobodę, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzyskał większe kompetencje, więc ma prawo wkroczyć władczo w takiej sytuacji i wydać stosowne decyzje administracyjne wstrzymujące czy też unieważniające tęże decyzje. Zobaczymy również, czy pan dyrektor zastosuje te możliwości. A druga petycja została skierowana do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w kwestii doprowadzenia Lublina do stanu prawa i sprawiedliwości w podległych panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro instytucjach, bo to, o czym mówił między innymi pan Paweł, to odbijamy się od urzędu do urzędu, od ściany do ściany. Czekamy na rozpatrzenie wniosków, spraw, które w przypadku tym, o którym mówimy, można rozpatrzeć w ciągu 3 dni roboczych, czy też 8 dni kalendarzowych. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co mówiła pani Urszula, to może się okazać, że zostaną zniszczone dowody zbrodni, tych nazistowskich i stalinowskich. Zostanie zniszczona ekosfera. W efekcie temperatura wzrośnie nam w centrum w sposób znaczący, co pociągnie za sobą kolejne ofiary. Do tych średnio 300 przedwczesnych zgonów rocznie z powodu złej jakości powietrza dojdą te z powodów termicznych. Jeżeli te dwie petycje, o których wspomniałem, nie zyskają właściwego zrozumienia czy też podejścia, a z takimi sytuacjami również mieliśmy do czynienia wielokrotnie przy Górkach Czechowskich, nie uznawano petycji w sprawie obrony Górek Czechowskich, natomiast uznawano petycję w sprawie zabudowy Górek Czechowskich. Więc wtedy sięgniemy po coś szerszego. Co to będzie? A to będzie broń. Na pewno nie taka, po jaką sięgali nasi dziadowie wtedy, kiedy czuli zagrożenie dla siebie i dla rodzin. Mamy XXI wiek, więc ten arsenał jest zdecydowanie szerszy. W związku z tym przekażcie państwo czytelnikom, słuchaczom, telewidzom, że nikt nie zamierza kapitulować, znaczy jeżeli chodzi o stronę społeczną. Wręcz przeciwnie, dlatego że to już nie chodzi nawet o nas. To chodzi o kolejne pokolenia, to chodzi o nasze dzieci, o nasze wnuki, które, bo to, że nas się lekceważy, to możemy zrozumieć. Ale że osoby, które mają małe dzieci, lekceważą inne osoby, które mają małe dzieci, tego już nie bardzo potrafimy zrozumieć. Czego najlepszym przykładem, tak na zakończenie, drodzy państwo, jest to, co tak jak gdyby umknęło państwu jako tej czwartej władzy, wspomniany przez panią Magdę plan adaptacji Lublina do zmian klimatu, w którym w budżecie miasta, czy też w samym dokumencie nie przewidziano w ogóle środków finansowych. Plus minus zero. W sytuacji, w której w Rzeszowie to jest 220 milionów, czy w Krakowie ponad 8 miliardów złotych. Jeżeli się planuje cokolwiek zmienić w perspektywie lat 10, to nie można, tak jak pan dyrektor odpowiedzialny za ten plan w trakcie sesji rady powiedział, no mamy 10 lat na to, żeby sobie siąść, opracować, wprowadzić. Na to nie ma czasu, bo my mamy do czynienia nie ze zmianami klimatu, a z potężnym kryzysem klimatycznym. Dodatkowo, jeżeli są problemy finansowe, żeby na przykład przejąć Górki Czechowskie, bo tak by zrobił Kraków, tak by zrobił Poznań, robili zresztą prezydenci tamtych miast takie rzeczy, czy sięgali po tego typu narzędzia, jak wywłaszczenie pod cel publiczny. Jeżeli się nie planuje takich środków na ochronę naszego zdrowia i życia w postaci adaptacji miasta do zmian klimatu, to o czym my możemy mówić w takich normalnych
warunkach. Drodzy Państwo, nic się jeszcze nie skończyło. Deweloper, jeżeli wejdzie z robotami ziemnymi, to spotka go bardzo duża przykrość. To już możemy przekazać panu deweloperowi, dlatego że zniszczył jeden z najcenniejszych obszarów w Górach Czechowskich, wspomnianą przez pana Pawła strzelnicę. Przy aprobacie, czy też bezczynności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, prokuratur miasta naszego Lublina i szeregu innych instytucji, które są z prawa, co najmniej z prawa, zobowiązane do tego, żeby tych terenów chronić. Więc, ale pomimo tego wyniki, które wstępnie znamy inwentaryzacji, wskazują na to, że nie udał się ten zamysł, żeby poprzez niszczenie najcenniejszych miejsc dokonać zniszczenia całych górek. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu, kiedy już wszyscy, zarówno Państwo, jak i my, będziemy w stanie zapoznać się szczegółowo z zapisami tego najnowszego dokumentu inwentaryzacyjnego, w którym wyznaczono spore miejsca do ochrony przyrody nie tylko na samych Górkach Czechowskich, ale on obejmuje ten cały raport także tak zwane zimne doły, czyli Dolinę Cieku spod Konopnicy oraz taką malutką dolinkę Lipnik na północnym wschodzie miasta. Także spróbujemy spotkać się z Wami, jeżeli będziecie mieli ochotę, z naukowcami również i omówić sobie te wyniki. Planujemy też cykl spotkań z twórcami tego raportu w Rdosiu i mam nadzieję, że Państwo znajdą czas i przyjdą posłuchać o przyrodzie Lublina, nie tylko o Górkach Czechowskich. Dziękujemy bardzo. Jedno pytanie. Oczywiście. W sprawie tej ostatniej. Mieliście jakieś kontakty z IPL-em? Dokładnie zapytaliśmy IPN, jak przebiega śledztwo w sprawie, ponieważ pierwszym 2016 naszym kontaktem z IPN było zgłoszenie całej sprawy w roku 2016, jak tylko się o tym dowiedzieliśmy. IPN zaczął prowadzić śledztwo i niedawno wystosowaliśmy do IPN pismo z zapytaniem, jak toczy się śledztwo w tej sprawie i otrzymaliśmy odpowiedź wręcz kuriozalną, która skłania nas do tego, żeby napisać doniesienie na lubelski IPN do prokuratury krajowej. W tej odpowiedzi napisano nam, że toczy się śledztwo w sprawie ofiar reżimu nazistowskiego. Nic, nawet nie wspomniano o jakimkolwiek śledztwie w sprawie ofiar reżimu stalinowskiego. Natomiast najgorszą rzeczą, którą tam wyczytałam, było stwierdzenie, że, cytuję, jeżeli w czasie robót budowlanych jakaś koparka wykopie ludzkie szczątki, to jest bardzo dobrze. A ich na dzień dzisiejszy oni nie zamierzają przeprowadzać ekshumacji. Lubelski IPN informuje Państwa, że niekoniecznie trzeba przeprowadzać w tym momencie ekshumację. Wystarczy przeprowadzić badania szczegółowe georadarem oraz pobrać próbki do badań geochemicznych. Podczas badań geochemicznych naprawdę da się zlokalizować ludzkie szczątki i masowe mogiły. Ja jeszcze dodam, że w dwóch grobach, o których wiadomo było z literatury i stąd ten wątek drążyliśmy, odwiedzając najstarsze osoby na osiedlach otaczających Górki Czechowskie i dzięki nim poznaliśmy tym naocznym świadkom w podeszłym wieku już, ale jednak poznaliśmy szczegóły lokalizacji innych miejsc rozstrzelań i pochówków. IPN na początku bardzo fajnie z nami współpracował. Byliśmy kilkukrotnie w terenie z prokuratorami IPN-u. Takie badania georadarem w przypadku dwóch grobów były robione. Ustalono, że ten grób największy tam się znajduje. Tam jest między 900 a 1100 osób pochowanych w wąwozie bardzo blisko ulicy Arnsteinowej. Tak jak wspomniałam, pan Stelmach ochoczo narysował tam amfiteatr, także gdybyście mieli te plany parku, to będziecie wiedzieli przy okazji, gdzie jest niestety, to nie jest akurat śmieszne, tylko przerażające, gdzie jest ta lokalizacja wskazywana niezależnie przez kilkoro świadków. Dodam jeszcze, że jeżeli te boiska, które teraz mają rzekomo powstawać na zachód od strzelnicy, notabene w miejscu, gdzie też w inwentaryzacjach starszych 2011 pod kierownictwem pani doktor profesor Urban były stworzone, też występowały fragmenty murów kserotermicznych i to jest bardzo dobrze widoczne. Jeżeli w tym momencie tam będą powstawać boiska, bierzmy pod uwagę fakt, że ten wał strzelnicy od strony zachodniej jakby otaczający ją
powstał bezpośrednio po wojnie, według relacji świadków i według tych samych świadków z osiedla w okolicy tam ulicy Nowackiego wiemy, że tam również były pochówki. Stąd naprawdę bardzo dla nas niezrozumiała i przykra sytuacja, kiedy wszystkie argumenty, zarówno te ekologiczne, martyrologiczne, czysto rozsądkowe, klimatologiczne, historyczne pomija i robi się dobrze jakiejś jednej firmy.